Siemano widzowie, w dzisiejszym odcinku spędzicie dzień z kim? No oczywiście ze mną, z Boberą i nawet nie wiecie jak się cieszę, już mega dawno chciałam zrobić coś takiego i trochę pogadać o sobie, trochę wam przybliżyć w ogóle mojej historii, bo w dzisiejszym odcinku najpierw lecimy na bungee, czego się mega stresuję i mega się boję, ale robimy to. Później lecimy do mojego domu rodzinnego, pokażę wam moją szkołę, lecimy do kolejnego domu rodzinnego, porobimy trochę moich zajawek Q&A, więc totalnie cały dzień o mnie. I co, jeśli chcecie więcej takich odcinków z uczestnikami, no to dajcie znać o tym w komentarzu, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, a my lecimy z pierwszym wyzwaniem, jakim jest bungee! Widzowie, jedziemy właśnie na bungee i to jest rzecz, której się w życiu chyba najbardziej boję, dlatego mega się stresuję, tym bardziej, że wiedziałam już o planach z bungee parę dni temu i dosłownie noc w noc myślałam o tym, jak to będzie wyglądało, jak będę stała nad tą przepaścią i się stresowała. Zastanawiam się, czy się nie popłaczę, czy nie zemdleję, czy coś się nie stanie. I musicie się w sumie zastanawiać, skoro tak się bardzo boisz, to po co to robisz? Po pierwsze, dla siebie, bo wiem, że takie przełamanie granic totalnie strachu do zera, że to jest mega mocne i później będę miała taką mega wiarę w siebie, nie? Że jestem w stanie zrobić wszystko. Skoro coś takiego zrobiłam wbrew sobie, to będę wierzyła, że sama dam radę sobie, nieważne w jakim momencie i chcę po prostu udowodnić coś sobie, że pokonam strach i tak dalej. Plus też chcę, żebyście mieli rozrywkę, fajny content, skoro to jest dzień ze mną, to musimy odwalić coś, na co normalnie by mnie nie było stać. Więc zostało mi tak naprawdę parę minut do miejsca docelowego, widzimy się już za chwilę i zobaczymy, jak moje emocje później. Wchodzimy właśnie na teren bungee. Muszę wam też powiedzieć, że jest to najwyższe bungee w Polsce. Dla mnie, nie? Ja mam z najwyższego bungee skakać za pierwszym razem. Co się ze mną stało w tym projekcie? Jakby co ja robię ze swoim życiem? Dlaczego ja tu przyszłam? Mogę jeszcze iść? Siemanko widzowie, ja przyjechałem teraz z Boberą, bo ja już skakałem kiedyś na bungee. Też się mega stresowałem, więc przyszedłem trochę ją wspierać, ale trochę też ją postresować. No co, na pewno da radę i powodzenka baba. Nie, nie. Dam radę, dam radę, dam radę. Go Kylie, go. Go Kylie, go. Zakładzik to zakładzik z widzami. Lecimy. Tak. I prosta zasada jest taka, jak wjedziesz na samą górę i wjeżdżasz i patrzysz, to ani razu nie możesz wjeżdżając zrobić czegoś takiego. Uuu, ale wysoko. Tylko ja na przykład jak wjeżdżałem, to nie stresowałem się pod takim względem, że ja cały czas jak jechałem, to patrzyłem tylko przed siebie. No. Jak stałem tam już na tej krawędzi, okay. Ten pan nie trzymał, to też ani razu nie zerknąłem w dół, tylko patrzyłem wprost i skupiłem się na tych budynkach, bo będziesz widziała budynki i nie patrz w dół, bo się zesrasz. Ej, jak w Szreku. Nie patrz w dół nie patrz. Szrek, ja w dół patrzę i później tak. Ej, tak będzie. To co, skaczemy, idziemy, co? Skaczesz. No idziemy, chodźmy, chodźmy, chcę to mieć za sobą, bo będę z siebie dumna. Ale patrz, oni mają 34 lata doświadczenia, nikt przez te 34 lata nie umarł. To ja też nie umrę, dobra, fajnie. Widzowie, teraz się przygotowujemy. Najpierw miałam ważenie, teraz musimy mocno związać buty, żeby nic mi nie wypadło podczas skoku. Wszystko to jest wciąż stresujące, szczerze. Wejdź sobie tutaj. Włączamy. Ostrożnie na dół. O, o kurde. I idziemy, zapraszam. I w tą stronę środki. Na tym czarnym, tak? Nie, nie mam słów w ogóle, nie? Boję się bardzo mocno, a jeszcze jestem na ziemi, nie? Guma podpięta, najważniejsze. Tak, wszystko jest. Wszystko jest. Ściśnięta sprzętem, ale lecimy do góry i będę musiała to zrobić. Będę miała to już ze sobą niedługo. Czekam na to i trzeba zrobić. Aktualnie Boba wjeżdża na samą górę. I nie wiem jak było, bo nie mogłem wejść z nią. Mocno się stresowała, Damiano? Lekko. No widać, ale mam nadzieję, że nic jej się nie stanie. Mega wspieram. I to jest fajne przeżycie mimo wszystko, bo po takim skoku na bungee mega się wychodzi ze swojej strefy komfortu i będzie jej łatwo na pewno wykonywać inne rzeczy, które robimy na co dzień i mamy w planach robić. Więc mega się jaram i mega się stresuję też za nią i czekam aż skoczy. Mam po prostu taką myśl, że najlepiej to w ogóle nie myśleć i zrobić, bo nie da się inaczej. Dobra, moja droga, ja teraz otwieram. Wszystko jest gotowe, wszystko jest ok. Trzy głębokie oddechy. I pamiętaj, dasz radę to zrobić, ok? No. 3, 2, 1, bungee! Uaa!
fajnie, dumny jestem bardzo, bo się stresowała mocno. Fajnie. Ej, mam łzy w oczach, to było najmocniejsze, co ja zrobiłam w moim życiu. Ej, to było szybkie, bardzo to było szybkie. Generalnie ja nawet nie chciałam myśleć logicznie, bo wiedziałam, jak straszne to jest, ale stwierdziłam, dobra, po prostu nie myślę. I ja się tak rzuciłam i mnie właśnie tak pociągnęło, dopiero do mnie dotarło, co się właściwie stało, że ja się serio rzuciłam w tą przepaść. Ale byłam już taka silnie dumna i tak, że skoczyłam i że mam to za sobą. Kiedyś myślę, że skoczę jeszcze raz, no. Fajnie było. Pokonam każdy strach. Dobra, mogę teraz na każdy roller coaster iść, już się nie będę bała. Ej, to trwało tak parę sekund, że ja do mnie jeszcze nie dotarło, że to się stało, ale fajnie bardzo. Dziękujemy bardzo. Ty nie wątpisz w siebie. Nie wątpię. Nie będę wątpiła. Dam radę sobie ze wszystkim sama. Dziękuję bardzo. Dzięki, rozpowiadaj o nas. O, będę rozpowiadać. Kurde, najwyższy bungee w Polsce zaliczone. Podsumowując, najcięższe momenty ze skoku na bungee to jest po pierwsze moment, w którym podpisujesz umowę i zgodę na to, że kurde, w sumie to może mi się coś stać. Nawet jak przeżyję, to mogę sobie złamać kręgosłup, może mi wywalić wzrok albo coś takiego. Trzeba wziąć odpowiedzialność za swoje zdrowie i to jest trochę przerażające, nie? Tak przed samym skokiem. No, drugie, wiadomo, najgorszy jest sam moment. Jeśli będziecie się zastanawiać nad tym, czy skakać, czy nie, jak tu jest wysoko, a jak nisko, to w życiu nie skoczycie. Ja stwierdziłam, dobra, wiem, że to jest może głupia decyzja, ale lecimy z tym. 3, 2, 1, bungee i dałam radę, i zarąbiście. A muszę wam powiedzieć, że nikt o tym nie wie z mojej rodziny. I właśnie zadzwonimy sobie do mojej mamy, do taty, może do brata, powiedzieć im, że skoczyłam na bungee. Mamo! Wiesz, że skoczyłam właśnie na bungee? No, skoczyłam na bungee! Bałaś się? No to jest najwyższe w Polsce. 150 metrów, tak? Strasznie, całą Warszawę było widać. Mocne, nie? No, cieszę się, bo strasznie się bałam, ale zrobiłam to, więc fajnie. Emilcia, gratuluję ci, no. No, dobra. Cieszę się. Mama chyba dumna. Do taty zadzwonię. Taty reakcja będzie ciekawa. Tato, wiesz, że skoczyłam właśnie na bungee? Ja zrobiłam się. Na bungee skoczyłam. Fajnie, nie? No nie wiem, co ty skakałam. No, najwyższe bungee w Polsce. Ile? 150 metrów? 90 chyba. 90. No trochę zawyżyłam. Matko. Jak chciałaś? Podobało ci się? Nie, no to nie chodzi o to, czy mi się podoba, tylko żeby pokonać strach. Ale no, rzuciłaś się z pamperem czy bez? Z takim pamperem. Bez pampersa. Przeszło. Piotr, wiesz, że skoczyłam na bungee? Co ty skoczyłam w najwyższym bungee w Polsce. Jak? Urodzenie? Weź, to jest takie coś, że jak będziesz się zastanawiał przez minutę, co ty robisz i co ty odpierdzielasz, to nie skoczysz, więc musiałam po prostu, wiesz, pani powiedziała, dobra, to chcesz odliczać sama, czy ja ci mam odliczyć? Mówię, pani odliczaj, to 3, 2, 1 i let's go! Ale nie wiem, czy miałabym sobie... No wiem, gadaliśmy kiedyś o tym i mówiliśmy właśnie, że nie, no w życiu i ja dzisiaj tak, bam, bam, lecimy. Jak widzicie, moja rodzinka była trochę zdziwiona, nikt się nie spodziewał, nikomu nie mówiłam, dlatego tym bardziej jestem z siebie dumna, że jestem już po i będę się chwaliła dalej, a wy lećcie ze mną do dalszej części odcinka. Siemano. Dobra, jesteśmy właśnie przy McDonaldzie, muszę sobie wziąć coś ciepłego albo zimnego do picia, najlepiej kawę i ciastko, bo dzieli nas dosyć długa droga od mojego domu rodzinnego, dzieli nas 40 minut, więc lecimy do Maca, bierzemy parę rzeczy i idziemy dalej w trasę. Dobra, mamy już moją kawę. Jest to latte z syropem waniliowym. Mam nadzieję, że będzie mega git. A tutaj mamy ciacho. Powiem wam, że nigdy nie brałam żadnych deserów w Macu, aż do momentu, w którym poznałam Santię i ona mi pokazała, że te ciastka są naprawdę przekozackie, więc fajnie. Słuchajcie, widzowie, zanim dotrzemy do mojego pięknego domu rodzinnego i do szkoły, to stwierdziłam, że pojedziemy sobie jeszcze do kwiaciarni, żeby kupić coś dla moich nauczycielek i nauczycieli. Mam nadzieję, że na nich trafię. Już dawno chciałam przyjść do nich, odwiedzić ich, powiedzieć, jak mi matura poszła, ale nie miałam na to czasu. Więc super, bo dzisiaj jest ten dzień, damy im jakiś mały upominek, no i zarąbiście. Muszę wybrać może jakieś róże czerwone, co myślicie?
Witam Was, moi drodzy, w pierwszym miejscu dzisiejszej przejażdżki. Zacznijmy od tego, że urodziłam się w Wyszkowie, ale to jest dom, w którym spędziłam całe dzieciństwo. I jak na niego patrzę, to wszystkie moje wspomnienia wracają. Mega się cieszę, że Was tu ze sobą zabrałam. Pokażę Wam cały dom. Wiecie, co było fajne na mojej działce? To, że mieliśmy chyba z 15 różnych rodzajów owoców. I zawsze latem mieliśmy co jeść. I patrzcie, tutaj na przykład są jabłka, bardzo dużo wolnych jabłek, więc jak ktoś chce dostać ode mnie jabłka, to napiszcie w komentarzu jabłko. Są tutaj ogromne drzewa, lina, o której też Wam opowiadałam. Jest też boisko, które przetrwało. Kiedyś tam latałam z braćmi za dzieciaka. Kurde, zarąbiście tu jest. Ale nie, dobra, nie będę Was tak aż tak oprowadzać. Ważniejsze są moje pokoje. Otwieramy wrota tajemnic i wchodzimy do środka. Zapraszam Was, kurde, ale tu jest śmieszny zapach. Jeszcze Wam tego nie mówiłam, ale aktualnie ten dom jest pod wynajem, dlatego też tutaj jesteśmy, bo nie został sprzedany. Mogę Wam najpierw łazienkę pokazać. Patrzcie, taka ciekawostka. Możecie się zastanawiać, dlaczego na przykład tam jest jakiś motyl w ogóle w rogu. Dlatego, że tutaj kiedyś moja mama otworzyła takie, to nie było przedszkole, to była taka opieka nad dziećmi. Jak się odpalił, jak akurat mówię. Opieka nad dziećmi. Przychodziły dzieci, miałam znajomych, więc bardzo fajnie. Później dopiero to się przekształciło w naprawdę duże przedszkole, które teraz funkcjonuje w Warszawie. Ale tak to wyglądało na początku. Jeśli chodzi o historię tego domu, to moi rodzice kupili tą działkę, wiadomo, że dawno temu. Ale wcześniej tutaj jest stała tylko taka stara drewniana chata. I oni wszystko zrobili sami praktycznie od nowa z moimi dziadkami. Więc naprawdę zajęło to dużo czasu, pracy, energii. Ale wiem, że są też zdjęcia z mojego dzieciństwa, gdzie właśnie moi dwaj bracia latają z takimi zabawkowymi tymi... taczka? Z zabawkowymi taczkami, wiadrami, oni tam pomagali, w ogóle chodzili po tym dachu. Mnie jeszcze wtedy nie było, kiedy ten dom był budowany, ale fajnie, że sobie poradzili i że to wszystko tak teraz wygląda, no bo kurde, samemu zrobić tyle pracy, szanuję. Przechodzimy do salonu, w którym już było wykonywane naprawdę sporo remontów. Kiedyś to wyglądało totalnie inaczej. Na przykład tutaj był zegar, taki wiecie, z takim wahadłem, który zawsze nam bombił w nocy. Teraz go niestety nie ma, ale no tutaj były na przykład zielone ściany, zielone kanapy, to wszystko wyglądało totalnie inaczej. I tak też mam ten dom w mojej głowie. Tak go zapamiętałam. Wiecie, jakieś kolacje wigilijne, oglądanie razem Kevina samego w domu. O! Tutaj na przykład kiedyś starsi opowiadali mi bajki przy kominku zimą. Tęsknię za nim. W moim obecnym domu w Warszawie i w domu Teens kuchnia jest naprawdę ogromna. Dlatego jak tutaj weszłam, to miałam taki komentarz w panka, że kurde, jak to wszystko jest malutkie, ale naprawdę fajne wspomnienia. Kiedyś pamiętam, że nawet jak miałam 10 lat, to przychodziłam do kuchni, próbowałam gotować jakieś ciasta, pizzę, pączki, wszystko co było możliwe. Wypisywałam sobie jakieś przepisy z internetu, miałam właśnie te książeczki i naprawdę mi to spoko wychodziło. Po prostu zawsze chciałam dla bliskich zrobić coś miłego, dlatego też od małego gotowałam i dlatego nadal mega lubię gotować. Pamiętam, że jak przychodzili koledzy moich starszych braci, to ja miałam takie, pieczmy coś dla nich, to na pewno nie polubią. Ale nie wiem, czy mnie nadal lubili. Chyba muszę ich spytać. Kuchnia już w sumie jest zwiedzona. Też totalnie inaczej wyglądała, bo przecież spaliłam na tej kuchence połowę mebli. To wszystko było potopione. A rozwinięcie historii o mojej spalonej kuchni zobaczycie w dalszej części. Coś tam. Patrzcie, jaką miałam fajną piwnicę. Totalnie inaczej ją zapamiętałam, bo tutaj zawsze były stosy ogórków kiszonych, dżemów i tak dalej do naleśników. U nas był taki trochę inside joke w domu, bo u nas właśnie zawsze były w słoikach albo ogórki kiszone, albo dżem. I kiedyś jak mój brat poprosił moją siostrę, żeby przyniosła coś z piwnicy do naleśników, to przyniosło mu ogórki kiszone, więc... No nie wiem, kto co woli. Ja nie oceniam, ale widać, że tutaj wszystko ładnie posprzątane. Wiecie, co to jest i z jakiej inicjatywy powstało? Nie, ja też nie wiem, po prostu mamy tutaj dziurę w ścianie, ale był to zarąbisty pomysł moich rodziców, bo zawsze jak byłam dzieciakiem i byłam jeszcze taka, że ledwo z tego wystawałam, mogłam skakać, bawić się i przechodzić tak jak teraz. Kurde, fajnie. U mnie w domu zawsze było pełno kolorów. Widzicie na przykład moją zieloną łazienkę. W tej wannie odbyło się tyle kąpieli. Widzicie? Spasowałam się po prostu z zielonym do zielonego.
i naprawdę klimacik jest fajny, chociaż tu też widzę, że jakiś remont był, malowanie ścian, coś tego. Dobra, idziemy dalej. Zapraszam Was teraz do pamiętnego pokoju moich rodziców, który jest akurat cały różowy, jak widzicie. Tu jest szafa, ogromna szafa, przy której zawsze się kiedyś bawiłam, co? Oczywiście w domu. Kradłam sukienki mojej mamy, takie wiecie, sylwestrowe, błyszczące, coś tego. Ubierałam się, brałam obcasy, torebki i kurde, wielka diwa wychodzi na miasto. Jeszcze zapraszałam zawsze przyjaciółki i każda była dorosła w naszym świecie. Każda miała swoją kartę płatniczą i każda mogła wziąć z tej szafy cokolwiek chce. Szkoda, że już tu nie ma ubrań, niestety, ale naprawdę fajnie się to wspomina. Powiedziałam, że przychodzimy do pokoju mojej siostry, ale tak naprawdę przez naprawdę długi czas to był też mój pokój, bo ja miałam pokój właśnie z moją siostrą, było piętrowe łóżko, ściany były całe zielone. Jeszcze wcześniej tutaj mieszkał mój brat, jeden z drugim i wszystko było obklejone w plakatach piłkarskich, aż pod sam sufit, więc później było trochę zabawy ze zrywaniem. No i co, tutaj też dużo się działo na pewno. Jakieś płacze, sprzątanie, lalki, domki, kucyki. Dużo wspomnień, dużo malowania obrazów. Tutaj na przykład widzicie jeden. Tutaj pojechałam do takiego miejsca. O, a tu kolejny. Ale to chyba nie mój. Ja tak malowałam? Znajdujemy się właśnie w moim pierwszym własnym pokoju. Wygląda on tak. Pamiętam, że jak dostałam swoje pierwsze pieniądze chyba z komunii, to nakupowałam białych mebli, bo stwierdziłam, że wiecie, że musi być wszystko w jednym stylu. Nieważne, że na przykład tutaj zakończone rączki będą wyglądały tak, a że z kolejnej strony zamówię też biały mebel, ale totalnie w innym stylu, to mnie nie obchodziło. Ważne, że były w jednym kolorze, a że później wszystko mi się rozwaliło, bo było za 300 zł, to nieważne. Ostała się tylko chyba moja jeszcze tablica korkowa, na której przypinałam swoje malunki. Moje biureczko, tam były jakieś szafki, ale skoro w sumie skończyliśmy już oprowadzanie Was po moim domu, to zajmijmy się czymś pożytecznym i wróćmy do wspomnień, do mojego malowania. Widzowie, mam już wszystko, czego tak naprawdę potrzebuję do malowania. Mamy pędzle, mamy farby, płótno, tutaj jakaś mała dziecięca paletka, ale jest to jest, a tutaj mamy wodę. Dlatego teraz zaczniemy sobie malowanie. Znajdę jakiś szybki tutorial na YouTubie, bo ja zawsze inspirowałam się właśnie jakimiś zdjęciami z internetu, żeby sobie to namalować. Zobaczycie proces, jak to wszystko powstaje. Widzimy się już za chwilę. Jeśli chodzi o to, co zdecydowałam się namalować, to pomyślałam, że chcę zrobić coś związanego z dzieciństwem. A z dzieciństwem najbardziej mi się kojarzy natura, drzewa, krzaki, hasanie po trawie i tak dalej. Więc stwierdziłam, że mogę narysować drzewo i nie takie typowe drzewo, tylko drzewko szczęścia. I będzie takie kolorowe, różowe, na tle może jakiejś rzeczki. Zobaczymy, jak mi to wyjdzie, ale taki jest mój wstępny zarys. Słuchajcie, właśnie wleciał i odcinek, i post, i informacja, że ja z Wiktorem nie jesteśmy już razem, właśnie poszła w świat. Jest to mega stresująca chwila dla mnie i trochę ironia losu, że akurat na dniu ze mną wypadł dzień, w którym to ogłaszamy. Ale co? Czekałam w sumie, aż to wszystko będzie za mną, więc cieszę się, że mogłam to zrobić i co? Czekam na Q&A od Was i na pytania, czego jesteście ciekawi. Dobra, mój obraz jest już gotowy. Nie to, że się tłumaczę, ale miałam w sumie na niego godzinę, więc to jest taka mega szybka wersja, ale uważam, że i tak wyszedł spoko. Jestem z siebie dumna, że wróciłam do tego malowania, bo ostatnio nie miałam na to czasu i to będzie taki mój początek drogi powrotnej przez malowanie. Zarąbiście. A Wy możecie w komentarzu ocenić, czy Wam się podoba, czy nie. Zobaczymy. Może go gdzieś powieszę sobie w domu. A teraz lecimy do kolejnego miejsca, jakim jest moja szkoła. Słuchajcie widzowie, wyszłam właśnie ze sklepu i mam tutaj 7 czerwonych róż dla pani nauczycielek. Chciałam wziąć jedną lilię dla pani dyrektor, ale nie wiem co się z nią stało. Ona jest bardzo zamknięta, mogę ją otworzyć?
Dobra, słuchajcie, jestem już pod moją szkołą, tak ona wyglądała. Widzę, że przeszła naprawdę spory remont, odkąd mnie tu nie ma i wszystko mega ładnie wygląda. Są jeszcze nawet jakieś stoliki, ławeczki, więc dzieciaki naprawdę mają fajnie. Mi mega dużo wspomnień teraz wraca i powiem wam szczerze, że więcej pamiętam nauczycieli i uczniów z mojej podstawówki niż z liceum i chyba lepiej wspominam te lata, więc fajnie się na to patrzę, a niedługo znajdziemy się już w środku. Zaczniemy sobie od przedszkola, teraz jest to nazywane przedszkolem, ale ja kiedyś byłam tutaj 2 lata w zerówce. Mama mnie zostawiła 2 rok, żebym sobie trochę dłużej pohasała beztrosko. I widzę, tutaj też naprawdę dużo zmieniło. Nie było w ogóle łazienki, nie było przejścia tamtego, nie było tutaj kolejnych drzwi, nie było telewizora. To już na pewno go nie było. Pamiętam na pewno, że było tutaj mega dużo zabawek, wybawiłam się i był to świetny czas i były takie fajne pufy z numerkami, to pamiętam. Przeszłam się właśnie po całej szkole i dopiero teraz widzę, jak naprawdę ogromnie dużo rzeczy się tutaj zmieniło. Jesteśmy właśnie na korytarzu, który był i jest naprawdę zbliżony do tego, co ja przeżyłam. Patrzcie. Ten korytarz był jedynym miejscem, gdzie były jakieś klasy. A jak przeszłam się tam dalej, wiecie, jak tam jest ogromnie dużo miejsca? Wszystkie łazienki są odnowione. Jakaś świetlica, tutaj jadalnia, kuchnia. Naprawdę wow. Ja bym chciała mega do takiej szkoły wrócić. Jakbym miała możliwość zacząć moją edukację tutaj jeszcze raz, to bardzo bym się zgodziła. Moja podstawówka jest miejscem, do którego zawsze będę żywiła mega ogromny sentyment i te wspomnienia zawsze mi będą wracały do głowy w przyszłości, więc cieszę się, że mogłam chociaż na chwilę tutaj wrócić, przypomnieć sobie, jak to było, a my lecimy jeszcze do jednej niespodziewanej osoby, którą zobaczycie za chwilę. Siemano, witamy w programie 2560. Jak się nazywasz? Skąd pochodzisz? Ile masz lat? Jestem Nikola Gawlik, jestem z Zaścień okolic. Tak, z tej samej wsi. Tak, dokładnie. Mamy do siebie dosłownie parę minut. A, czekaj, skąd pochodzisz? A, ile masz lat? Ile masz lat? Mam 18 lat, dopiero to skończyłam. Tak, jesteś rok młodsza. Od razu ci powiem, że co mi przyszło na myśl, kiedy tutaj wróciłam do ciebie do domu, to, że ty zawsze wyprawiałaś najlepsze urodziny w podstawówce. No. Jest. Siedzieliśmy u ciebie na balkonie i prosiliśmy twoją mamę, żeby pojechała do Maka i przywoziła nam jedzenie. Zawsze tak było, zawsze był McDonald's u mnie. Tak, a już jak już jesteśmy w tematach podstawówki, to bym chciała się ciebie spytać, czy pamiętasz jakieś szczegóły, może jakieś zabawne historie z czasów naszej szkoły? Tak, tak. Była jedna, kiedy chcieliśmy przestraszyć naszą koleżankę klasy pająkiem i zamknęła... Julkę, tak, i zamknęła nas w klasie. No i musieliśmy uciekać przed naszą dyrektorką, więc musieliśmy wyskoczyć przez okno. Przy czym dosłownie, ale to było, w sumie to było pierwsze piętro, więc nie było tragedii, tak? No, to było po prostu za oknem. No, za oknem. Krawa, ale, okay. Ale tam też była, wtedy chyba była przerwa, co nie? Mhm. I właśnie musieliśmy uciekać, bo jeszcze nauczyciele było, więc tam przez jakiś płot coś tam było. Tak, ale ja pamiętam, że nasza podstawówka ogólnie była taka, że każdy był mega grzeczny. I takie, wiecie, no nie było u nas jakichś takich, kurde, nie wiem, bad girls, bad boys, że coś odwalali. Dlatego nawet wyskoczenie przez okno u nas to było coś takiego wow! Dosłownie, to był inny level. My byliśmy wtedy, to był top of the top. Jak mieliśmy biwak szkolny i dostaliśmy taki okrzyk za to, że zamówimy pizzę. Ale to było straszne, to był dosłownie, to była masakra. To była taka cała akcja zaplanowana. No. Słuchajcie, w przeddzień biwaku oznajmiono nam, że nie możemy jeść fast foodów. A my co? Dobra, robimy akcję. Zamawiamy do mnie pizzę. Twój brat przywoził. Tak, to w ogóle jeszcze w ukryciu. My bierzemy tą pizzę szybko do łazienki i później mieliśmy taką drakę z tego. Słuchajcie. Boże, no ale to była awantura. Mieliśmy punkty ujemne wtedy. Tak? No, mieliśmy punkty ujemne za to. Dobra, to jednak bo nie posłuchaliśmy się pani dyrektor? Nie posłuchaliśmy. Przepraszamy. Ale widzicie, i tak wyrośliśmy na ludzi i tak się zarobiście trzymamy. No. Dziękuję bardzo za wywiad, Nikola. Fajnie, dziękuję, że bardzo. I co? Widzimy się w dalszej części odcinka. Siemano. Przed chwilą zwiedziliście ze mną miejsce, w którym spędziłam swoje najmłodsze lata, a teraz przechodzimy tutaj, czyli do domu, w którym w sumie bywam do teraz, minimum raz w tygodniu. I jest to dom, który poznaliście już na moim TikToku. Zaraz pokażę wam, jak mój pokój wygląda teraz. Ale na razie pokażę wam jeszcze na szybko moją piękną działeczkę. Widzę, że mamy trampolinę. Jeszcze jej nie testowałam. W moim pierwszym domu miałam taką ogromną trampolinę. A ta to jest chyba dla dzieciaczków. Chyba nie zmieszczy się na salto, co? Ostatnie moje salto w parku trampolin skończyło się krwią w uchu. Przeżyłam. Możemy iść do domu. A teraz pierwszy raz zobaczycie na YouTubie
mój pokój z TikToka, zapraszam. Jest to reakcja na żywo, bo jest tutaj naprawdę spory żyw, co mówicie? Co mówicie, co widzicie tutaj? No, generalnie nie było mnie tutaj, dlatego tutaj jest nieporządek, bo ja zawsze dbam o porządek, ale muszę was oprowadzić od początku. Tutaj tak naprawdę wszystko się zaczęło, bo dzięki tej szafie, dzięki temu, że tworzyłam sobie outfity, chodziłam po lumpach i tak dalej, to zaczęłam nagrywać na TikToku, zaczęłam wam wszystko pokazywać, dzielić się z wami moim życiem i mega to dobrze wspominam, bo może gdyby nie ten pokój, to by mnie w ogóle tutaj nie było. Idziemy dalej. To jest toaletka, przy której nagrywałam wszystkie swoje story time'y. Get ready with me. Tutaj powstało get ready with me do wyjścia z kolegą, które wspominacie do dni dzisiejszych. I co? Było to naprawdę zarąbiste. Chyba tutaj była to jeszcze wtedy toaletka, więc jest trochę inne ułożenie oczywiście, ale no wszystkie te meble mi przypominają o tym, jak tu kiedyś było. Tego stołu tu nie było. Po prostu rodzice go tutaj dali, bo chyba nie mieli gdzie. Co tutaj mamy? Jakieś motywujące kartki. O! Tutaj mamy łóżko moje, które teraz wydaje się dosyć małe, bo w domu Teens dostałam naprawdę duże łóżko, albo duży materac, a tutaj nie ma już w sumie tyle miejsca, ale jest naprawdę okej. Okay. Trochę mi się przykro na to patrzy, bo wiem, że ja zawsze, jak mam swój pokój, to tam jest wszystko na tip-top, wyczyszczone, wszystkie kolorki, poszewki, ładne, kocyki, świeczki. I tutaj przychodzę jak do takiego pokoju trupa, bo mnie tutaj nie ma i to nic nie jest zadbane. Moje kwiatki nawet wyschły, widzicie to? Tutaj mamy kanapę, którą też wstawili tu moi rodzice. Mi wcale nie była potrzebna, ale widocznie nie mieli gdzie jej włożyć, więc powędrowała do mojego pokoju. Mamy jeszcze biurko, na którym też jest syf. O, mam 2025 kalendarz. Muszę go ze sobą wziąć, będę planowała wszystko w moim życiu. Na koniec jest schowek, do którego wejdę, ale wam go nie pokażę, bo spodziewam się, co tam jest. Ej, tęskniłam za tą gitarą. Wiecie, że miałam fazę Borysa, której się uczyłam grać na gitarze, chodziłam na lekcje, ale później uznałam, że to chyba jednak nie dla mnie. Szanuję. Muszę zamknąć moją niedoszłą garderobę, bo tam bałagan. Ale jak znajdę coś ciekawego, to wam zaraz pokażę. Mam tutaj coś bardzo fajnego. Widzicie? Ja jestem artystką i to jest gra, którą sama zrobiłam. Do tego były wszystkie kostki, do tego były karty i tak dalej. Może zaraz je znajdę. Niestety wiąże się z tym przykra historia. Robiłam to przez dobre parę dni, pokazywałam wam nawet to na TikToku, po czym pierwsza gra, ustawiłam, dałam rodzeństwu do zagrania, byłam taka podjarana, no bo kurde, zrobiłam coś, nad czym się tyle męczyłam, siadam i moja siostra wylała na to wodę. Myślałam, że się popłaczę i się popłakałam i tutaj widzicie ślady zbrodni. Dobra, to jest na maksa przykre. Do 3 razy sztuka, więc ostatnia rzecz, którą wam pokażę, to moje dzieła sztuki. Przewińmy na jakąś stronę. La 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 la. O kurde, tam są portrety jakichś moich kolegów z podstawówki. Nie widzieliście tego? Tu mamy aktora z serialu. Kiedy to było? Podpisałam się. 4 lata temu. Tu narysowałam jakiegoś stworka w ogóle. Randomowe. A tutaj rysowałam plakaty. A teraz chciałabym wam opowiedzieć tak naprawdę, jak to się stało, że zamieszkałam tutaj, w Warszawie, w moim domu. Jak dużo to zmieniło w moim życiu. Wszystko zaczęło się od tego, że poszłam do liceum, zaczęłam chodzić do szkoły w Warszawie, no i musiałam codziennie dojeżdżać, codziennie z rodzicami, około 40 minut. Tak samo oni, bo założyli przedszkole w Warszawie. I tak naprawdę całe nasze życie przyniosło się tutaj, do większego miasta, więc ciężko nam było dojeżdżać. Jeśli chodzi o moje spotkania nawet z przyjaciółmi, no to były bardzo utrudnione, bo jeździły jedynie takie, wiecie, prywatne busy, raz na godzinę trzeba było czekać na tym przystanku. Jednak kiedy przeprowadziliśmy się już tutaj z całą moją rodziną, to zobaczyłam naprawdę, jak mi się tutaj świetnie żyje i że nawet ta komunikacja miejska to jest taki game changer, że w sumie wtedy najbardziej uniezależniłam się od rodziców, bo wcześniej oni wszędzie musieli mnie zawozić, a później zaczęłam sobie sama wychodzić na całe miasto, do kina, do kawiarni, z
moimi przyjaciółmi. Zaczęłam chodzić sobie troszkę na imprezki i było to naprawdę świetne posunięcie. Mam teraz też naprawdę przepiękny pokój, który jest większy od tego mojego poprzedniego, jak też widzicie. Tutaj też zaczęła się moja kariera TikTokowa. Później jeszcze przyszłam do projektu, przeprowadziłam się znowu. Teraz lecimy do mojego kolejnego domu, trzeciego już w historii, więc chodźcie ze mną i zobaczcie, jak to teraz tam wszystko wygląda. W moim pierwszym rodzinnym domu pamiętam, że miałam takie liny i zawsze ganiałam za starszymi chłopakami, czyli za moimi braćmi i chciałam zawsze robić to, co oni. Grałam w piłkę, spinałam się po drzewach i tak dalej, więc zobaczmy, czy moje skille z dzieciństwa przetrwały i czy będę potrafiła się tam wspiąć na samą górę. Ej, dobra, ciągamy buty, idziemy w stopach. O nie! Ej, to koniec chyba, dytka, widzowie! Nie! O nie, chyba już jestem za stara, mam za stare kości na wspinanie się, moje ręce odpadły. Dobra widzowie, słyszałam właśnie od mojego taty, że być może mój brat jest w domu, a jeśli tak, to zrobię z nim mały wywiad na kamerze, więc chodźcie, ciekawe czy się mnie wystraszy. Halo! Halo, halo! Co jest, Małola? Chcesz udzielić wywiadu na odcinku? Jakiego? No, o tym, jak oceniasz moją karierę internetową. Witamy w programie 25.60. To jest mój mikrofon, a to jest mój starszy brat. Siema. Dzień dobry. Jak się pan nazywa, skąd pan pochodzi, ile ma pan lat? Nazywam się Piotr Bober, mam 22 lata. Ciężkie i pochodzę z... W zasadzie urodziłem się w Warszawie, ale można powiedzieć, że wychowałem się całe życie na wsi, która nazywa się Przebory. To jest dobra wieść. Zaraz na pewno zobaczycie, albo się uwidzieliście. Mam do ciebie pierwsze pytanie. Jak zareagowałeś na to, gdy zobaczyłeś, że twoja siostra działa w internecie? No powiem szczerze, zaskoczyłem się. Tak. Było to dla mnie takie mega dziwne, bo wiadomo, takie gadam osoby do telefonu. Widuję się w internecie. A tu proszę, moja siostrzyczka jakoś znalazła się w tym gronie, wybiła się, więc okay. Mega pozytywnie. Czy jakoś w pracy odczuwasz, czy na przykład podchodzą czasem dzieci i pytają o siostrę? Tak, jestem trenerem, więc jak najbardziej dzieciaki podchodzą, pytają się, czy to ja jestem tym trenerem, czy ja jestem bratem tej Boberki. No, widać, że tak. I tak, i wiadomo, są telefony do Gawrona, do Bobery. Mogę pozdrowienia? Tak, także od razu pozdrawiam wszystkich, którzy oglądają. Dzieciaki też pozdrawiamy. Masz jakieś śmieszne wspomnienia, jakąś historię z dzieciństwa, którą może zapomniałam? Którą zapomniałaś? No. Nie wiem, dużo tego było, głupich sytuacji, śmiesznych. Dobra, to ja powiem pierwszą, która mi przyszła na myśl, żeby rozluźnić. Pamiętam, że kiedy się wracałam ze szkoły i miałam ciężki plecak i zawsze wracaliśmy razem, to Piotrek wracał na rowerze, a mi kazał biec ze sobą z plecakiem. Tak, ja miałem zadanie, żeby siostry odprowadzać z tej szkoły, żeby bezpiecznie dotarła do domu, więc musiała sobie radzić. Tak, i wszystkie koleżanki jadą za Piotrkiem i mówią: ej, no co ty robisz? Co ty robisz? Dziecko każesz, kurde, wiec. Tak było. Dobra, mam, przypomniało mi się. Była taka sytuacja, że leżę sobie pewnego dnia na kanapie, oglądam sobie jakieś głupoty i przez drzwi wydobywa się dym. Wybiegam, żeby sprawdzić, o co chodzi, a moja siostrzyczka spaliła prawie chałupę. Zrobiłam za dymę po prostu, tak? Ktoś nie musi. Nie wiem, co ty smażyłaś, popcorn jakiś robiłaś czy coś, ale... Popcorn na oleju. Grubo. Szafki poprzypalane. Trzeba było ratować chatę. Tak, babcia wybiegła z brzaskiem i wsadziła szybko tą patelnię pod wodę. To jeszcze w ogóle bardziej wybuchło, ale zarąbiście. Tak. Nie trzeba było wzywać straży, więc bardzo pozytywny akcent i zakończenie. Zapraszam was teraz do mojej trzeciej i ostatniej lokacji. Będziecie mogli zobaczyć, jak to teraz u mnie wszystko wygląda w pokoju. Szczerze przyznam, że no zrobiła się trochę pusto. Patrzcie, tutaj mamy łóżko, a raczej materac, który jest sam, samotny i bardzo szkoda, że nie mam moich ram łóżka. Wiecie, co się z nim stało? Rozkleiło się. Pewnej nocy, czy tam dnia, już nawet nie pamiętam, ktoś się wyciągnął na tym łóżku i spadło do dołu, więc zarąbiście. Mam na razie od miesiąca jakoś sam materac i mam nadzieję, że produkcja, czy tam opiekunowie, może uśmiechnijcie się ładnie i załatwcie mi już to łóżko. Fajnie by było. Mamy tutaj teraz biurko i toaletkę w jednym, tutaj będę się uczyła. Na razie często nagrywam tutaj dla was Get Ready With Me, więc wbijajcie na mojego TikToka. Wszystkie moje kosmetyki i cała sfera beauty, wszystko jest tutaj. Więc no, plakaciki, jakieś tam ozdoby, oczywiście. I tutaj mamy totalnie nowy segment. Sama składałam obie te szafki w sumie i jestem mega dumna z tego, jak to wygląda, bo zaczęłam przywozić sobie coraz więcej książek i kupować, bo jak wiecie, trochę
wróciłam do czytania psychologicznych książek i trochę mnie wzięła faza i zamówiłam 20 pod rząd różnych nowych, ale spokojnie czytam, wszystko się przeczyta, nic się nie zmarnuje, więc cieszę się. Kupiłam sobie jeszcze roślinki i jest to taka totalnie strefa chillu. Mam jeszcze ze sobą taki piękny fotel, mam ładnego niebieskiego kwiatka w moich kolorach projektowych, więc supi. Został mi jeszcze tylko taras, którego Wam nie pokażę, bo muszę go posprzątać. Na razie jest lekki syf, tego Wam też nie pokażę, w sensie garderoby, bo niby jest porządek, ale jednak wiecie, wszystkiego nie można od razu pokazywać. Więc jeśli już przeszliśmy przez mój cały pokój, łazienki też Wam nie pokażę, to możemy przejść do ostatniej części naszego odcinka, czyli do Q&A, do pytań, na które najbardziej chcieliście znać odpowiedź. Na mojej relacji na Instagramie pojawiła się dzisiaj możliwość zadawania pytań do mnie, dlatego teraz wybiorę te, które się najczęściej powtarzały i spróbuję Wam na nie odpowiedzieć. Pierwsze pytanie to, za co jesteś najbardziej wdzięczna Wiktorowi? I szczerze tak sobie myślę, że chyba najbardziej mimo wszystko za to, że razem w tej relacji nauczyliśmy się umiejętności rozmowy. To jest tak bardzo ważne w tych czasach, żeby potrafić usiąść z drugą osobą i po prostu w twarz powiedzieć jej wszystko szczerze, na czym Wam zależy, co Wam może w relacji przeszkadza, co chcielibyście zmienić, a co jest dla Was dobre. To jest bardzo ważne, żeby nie dość, że samemu sobie uświadomić, na czym Wam zależy i co macie czasami w głowie, ale żeby też umieć iść na kompromis z drugą osobą. Szczerość w związku, umiejętność naprawiania jakichś swoich błędów i tak dalej, to jest podstawa, ale nie tylko w związku, w każdej relacji, w przyjaźni też, więc uważam to za naukę na całe moje życie, bo mieszkając z kimś w jednym pokoju, jesteście poniekąd zmuszeni do tego, żeby zawsze mówić twarzą w twarz, a nie żeby rozwiązywać takie rzeczy przez telefon czy przez Messengera. Jak się czułaś, gdy powiedzieliście sobie, że musicie zerwać? Po tej rozmowie tak naprawdę wyszłam z pokoju i musiałam bardzo ochłonąć. Miałam w głowie taki szok i harmider, jakiego chyba nigdy w życiu nie miałam. Miałam 1000 myśli na minutę, a jednocześnie żadnej konkretnej. I ciężko mi to w ogóle opisać, wiecie? Bo mimo tego, że nie była to decyzja jakaś pochopna i nieprzemyślana, podjęta w emocjach, to mimo wszystko taka zmiana była dla mnie bardzo trudna. Parę dni zajęło mi dojście do siebie i parę dni zajęło mi to, żeby w ogóle jakieś myśli logiczne zaczęły mi dochodzić do mojej głowy, żebym potrafiła się skupić na czymś innym, więc te parę dni, zwłaszcza zasypianie samemu, ten natłok myśli, to było naprawdę straszne. Czy przez to, że już nie jesteś z Zaborem, zmieniła się bardzo Twoja relacja z nim? Powiem Wam tak, na odcinku wspólnym powiedzieliśmy, że mamy bardzo dobre relacje przez to, że zawsze budowaliśmy ją na przyjaźni. I przyjaźni tym bardziej tak naprawdę nie da się skreślić momentalnie, bo jeśli zawsze dobrze się dogadywaliśmy, to tak będzie. I tak też uważam, że mamy naprawdę dobre relacje, potrafimy ze sobą o wszystkim porozmawiać, wyjaśnić. Mimo to na pewno się ta relacja zmieniła. To nie pozostawiam tutaj Wam wątpliwości, jednak byliśmy w związku i gwałtownie to przeskoczyło na relację koleżeńską czy przyjacielską. Zanim wrócimy też do takich naprawdę szczerych, zdrowych i komfortowych relacji, myślę, że musi jeszcze minąć trochę czasu, bo wszystko tak naprawdę przychodzi nie od razu, tylko najpierw potrzebny jest dystans, przemyślenie i przyzwyczajenie się do nowej sytuacji, a dopiero później myślę, że będziemy tak w 100% komfortowo się czuć. Takim głupim uzasadnieniem i dowodem na to, że naprawdę jest u nas okej, jest to, że przed tym jak zaczęliśmy nagrywać, to Wiktor sobie przyszedł do nas na chwilę pogadać i próbował mnie włożyć do śmietnika, więc fajnie. Nie! Nie! Nie do śmieci! Do śmieci! Nie! Ach. Czekaj! Do góry! Tłuczemy się, bijemy się, tak. To zacznę. Czemu ukrywałaś miesiąc, że nie jesteś już w związku z Wiktorem? Na początku Wam powiem, że w sumie jest na to bardzo prosta odpowiedź. Potrzebowaliśmy sporo czasu, żeby sobie wszystko poukładać w głowie. Wiedzieliśmy, że powiemy Wam ostateczną decyzję dopiero w momencie, kiedy będziemy jej pewni. Nie chcieliśmy Wam robić mętliku w głowie, zerwaniami, powrotami i tak dalej. Chcieliśmy do Was przyjść, powiedzieć jak jest i być z Wami szczerymi w momencie, kiedy będziemy pewni tego, co chcemy Wam powiedzieć. Czy Wiktor to był Twój pierwszy chłopak? Mimo tego, że oficjalnie był to mój trzeci chłopak,
No to te związki totalnie nie były do siebie porównywalne. Jednak mój poprzedni związek trwał jakoś miesiąc, dwa miesiące max, a tutaj wszystko to potrwało prawie półtora roku. Dodatkowo mieszkaliśmy razem w projekcie przez około pół roku, więc był to pierwszy poważny związek w moim życiu. Naprawdę mnie wiele nauczył i na długo go zapamiętam, kurde, do końca życia, na pewno. Ciężko było ci się pozbierać po rozstaniu? Oczywiście, że tak. Na początku było naprawdę ciężko, sam fakt tych emocji i braku logiki w głowie, o którym wam mówiłam już w poprzednich pytaniach. Na początku naprawdę było ciężko i trochę nie wiedziałam, kiedy nadejdzie czas, w którym będę potrafiła jakoś logicznie myśleć, ale no mówię wam, czas leczy rany. Też wasze zachowanie bardzo wpływa na to, jak szybko sobie poradzicie z tym rozstaniem. Jako że ja mogłam skupić się na pasjach, mogłam spędzić czas z rodziną, z przyjaciółmi, trochę sobie właśnie ten czas przekształcić w coś budującego dla siebie, to było mi stosunkowo łatwo, myślę, że pogodzić się z tym wszystkim. Na tyle w siebie zainwestowałam i na tyle odcięłam myśli od wszystkiego, co mnie otacza, że kurde, poczułam taką siłę wewnętrzną, że dam radę, że jest ciężko, ale jakoś z tego wybrnę. Cieszę się też, że Wiktor był obok, że mimo wszystko wspieramy siebie nadal oboje i mogliśmy zawsze porozmawiać i to też mi naprawdę dużo dało i było taką moją wewnętrzną siłą, więc cieszę się, że on też jest gdzieś tam ze mną. Dziękuję wam bardzo, widzowie, za oglądanie. To już cały dzień ze mną. Cieszę się, że byliście ze mną przez te pewnie 20 parę minut. Nie wiem, ile wyjdzie filmu, ale naprawdę cieszę się, że mogłam wam pokazać trochę mojej historii, trochę mojej przeszłości, trochę tego, co czułam tak naprawdę przez cały czas. I widzimy się na pewno na moich socjalach albo na kanale Teens już jutro o godzinie 16. Buziaki i żegnam się.